another purchase mark. Yeah. Krishna is supremely mystical. Yeah, Krishna is not a mystical. Nobody can understand this plan. Nikt nie może zrozumieć jego planu. I for sure don't know his plan. Ja na pewno, z pewnością nie znam jego planu. Many years ago. Wiele lat temu. 2004. I was sitting in Colombia on the mountain. A siedziałem na górze w Kolumbii. And I was pretty sick and tired of this world. A byłem bardzo chory, zmęczony tym światem. Sick and tired of living without my guru. Siedziałem tam i byłem chory, zmęczony, żyjąc bez mojego guru. Because 2004 Prabhupada already was gone for 7 years. Dlatego, że w 2004 roku Prabhupada nie było już od 27 lat. At that time I decided. W tym czasie decydowałem. I will just stay here and work with the local people. Po prostu zostanę tam i będę pracował z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają. I will just forget about the rest of all this world. Zapomnę wszystko o tym, o reszcie całego świata. That was my plan. Taki był mój plan. At that time we had just installed Radha Vrajaswara, who you see on this plate. W tym czasie właśnie zainstalowaliśmy tą Radha Vrajaswara, bóstwa, które widzieliście tam na górze, widzicie. In a temple in the mountain. Świątyni na górze, na takiej wielkości góry. But they had a different plan. Ale te bóstwa miały inny plan. After I decided that, I only stayed for 3 months. Kiedy to o tym zdecydowałem, zostałem tam tylko przez 3 miesiące. And ever since, I've been running around from one place to the other. I od tego czasu po prostu cały czas tylko biegam z jednego miejsca do drugiego. But I'm always going back to them. They are my Ishtadeva. Ale ciągle wracam do nich, ponieważ to są moje Ishtadeva, czy takie bóstwa przewodne. Ishta means the Lord. Ishta oznacza Pan. The Lord is in charge, he's the owner. Pan jest po prostu szefem i on jest właścicielem. And every fortunate devotee has his Ishtadeva. I każdy szczery devotee ma swojego Ishtadeva. We have our Ishtadeva. By the grace of our Gurudev. Przez łaskę naszego mistrza duchowego. As a matter of fact, the little Mahaprabhu, the Mahaprabhu on the left side. Po lewej stronie. He was sent by Srila Bhakti Rakakshita Maharaj, who is my second Shiksha Guru. Przez Srila Bhakti Rakakshita Maharaja, który jest moim drugim Shiksha Guru, instruującym. And he also gave the name. I on również dał imię tym bóstwom. So he baptized the temple. On po prostu jako ochrzcił tą świątynię. Before, they had a different name. Wcześniej miały jakieś różne imiona. The name I gave to them first was Radha Kolumbia Ishwara. Ja najpierw dałem imię Radha Kolumbia Ishwara, czyli kontroler, Radha Krishna kontroler Kolumbii. Because I had been pujari in the times of Srila Prabhupada. Ponieważ w czasach Srila Prabhupada byłem pujari. Of Radha London Ishwara in London. Przy bóstwach Radha London Ishwara w Londynie. Which Prabhupada installed. Który zainstalował Prabhupada. So, this name I liked. Dlatego bardzo polubiłem to imię po prostu. But then Srila Srila Maharaj said they should also have a Vrindavan name. Ale wtedy Srila Maharaj powiedział, że bóstwo powinno być również swoje Vrindavan imię. So he gave them the name Gauranga Radha Vrajaswara. I dlatego dał imię Gauranga Radha Vrajaswara. So now they have two names. Więc teraz mają dwa imię. Just like our deities in Berlin, they also have two names. Tak jak nasze bóstwa w Berlinie mają również dwa różne nazwiska. One is Radha Berlin Ishwara. Jedno jest Radha Berlin Ishwara. Prabhupada installed Radha London Ishwara and Radha Paris Ishwara. Prabhupada installed Radha London Ishwara i Radha Paris Ishwara. So there must be a Radha Berlin Ishwara. Więc konstatowałem, że musimy z tego być Radha Berlin Ishwara. So, and then their Vrindavan name is Gandharvika Govinda Sundaram. Yes, Gandharvika Govinda Sundaram.
Gandharvika is the name of Radharani. Gandharvika jest imię Radharani. Supreme musician of love. A to oznacza najwyższy muzyk miłości. And Govinda Sundaram is the most beautiful Govinda. A Govinda Sundaram oznacza najpiękniejszy Govinda. So, Ishtadevs, they can expand. Więc te bóstwa Ishtadeva, one mogą po prostu ekspandować. Prabhupada installed so many deities. Prabhupada zainstalował tak wiele bóstw. But he said his Ishtadev, ale powiedział, że jego Ishtadev, they were in Vrindavan, znajdowały się w Vrindavan, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Radha Shamsunda, Rama Shamsunda, and Gornitai. Oraz Gornitai. In Mayapur, Prabhupada's Ishtadev, Mayapur, Ishtadev Prabhupada jest Radha Madhava. Radha Madhava. And then he had so many other deities. Ma tak wiele innych bóstw, nie zainstalował. Expansions. Expansji tych bóstw. And everywhere Prabhupada installed Gornitai. I wszędzie, gdy Prabhupada zainstalował również Gornitai. Jagannath Subhadra Balarama. Oraz Jagannath Subhadra Balarama. So, for the Gaudiya Vaishnava, the deities are very important. Więc dla Gaudiya Vaishnava bóstwa są bardzo ważne. But Gaudiya Vaishnavas worship the divine principle. Ale Vaishnava, Gaudiya Vaishnavoje wielbią tą boską zasadę. They are not worshipping the form of the deity. Oni nie wielbią formy bóstwa. They do the puja to the murti, to the deity. Wykonywali puja do murti, po prostu dla pasągów, dla bóstwa. But the worship is exclusively to the essence. Ale uwielbienie jest ekskluzywnie odnośnie esencji, odnośnie esencji. For example, for sannyasis is prescribed, they do not need to participate in deity worship. Na przykład dla sannyasów jest przypisane, że nie potrzebują po prostu uczestniczyć w uwielbieniu bóstw. Well, it's also impractical. As a sannyasi, how are you going to carry around deities and do puja? Wszędzie po prostu parzy bóstwa, żeby robić puja. But for the grihastas, it is prescribed, oh yes, you can do puja at home. Ale dla grihastów to jest przypisane, tak. Możesz robić puja u siebie w domu. As a matter of fact, in India, any house you will visit, they must have deities. W Indiach, jakkolwiek tam nie odwiedzisz, w każdym domu są bóstwa. You have seen everywhere, and everybody is very happy about it. In India you can knock any door, being a total stranger, and even a householder's house. Then they open the door. Yes. Drzwi i uśmiechają się. Mostly India doors are always open. No, w większości wszystkie drzwi Indiach raczej są zawsze otwarte. You don't have to knock, you just walk in. Potrzebujesz pukać. Then somebody come, oh. Wtedy ktoś wychodzi i mówi, o. Then you ask, can I take darshan of your deities? A wtedy możesz zapytać, przepraszam, czy mógłbym zobaczyć, po prostu otrzymać darshan, zobaczyć twoje bóstwa? Then you will see a big smile. Wtedy pojawi się wielki uśmiech na tej twarzy. You have come to take darshan of my deities. This is a way of showing honor. Because if they worship the deities, there's love. When you want to see their deities, you give showing respect to that love. So it's like something if you go into some person's house in Sweden or in Poland and you very humbly ask, could you be so kind and show me your children? I want to see what beautiful children you have. Then they will feel very charmed. Wtedy będą się czuć bardzo po prostu, ci ludzie będą się no, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Of course, nowadays in Kali Yuga they'll be afraid. Oczywiście, obecnie w Kali Yuga będą nasze przestraszenie. Oh, what do you want to do with my children? Co chcesz zrobić z moimi dziećmi? But anyhow, I'm just giving you an example how when somebody loves somebody, it is an honor for him to present him to the others. Ale po prostu, jeśli ktoś kogoś kocha, przykład, to jest dla niego taka
no, łaska, po prostu przyjemność, żeby prezentować kogoś, kogo kocha innym. Just like it is for me a pleasure and an honor to present my Guru Devas. Dla mnie jest przyjemność i honor przedstawić moich mistrzów duchowych dla was. I do that every day. Robię to każdego dnia. No fail. Bez przerwy. They are my Guru Devas, they are my life and my soul. A to są moje mistrzowie duchowi, to jest moja dusza i moje życie. They have saved me. Oni mnie zbawili. They are the owners of my life. Oni są właścicielami mojego życia. And I'm very happy about it. Jestem bardzo z tego szczęśliwy. So I like to speak about it. Chcę o nich mówić. If somebody wants to listen, jeśli ktoś chce, chciałby posłuchać, I'm very happy. Jestem bardzo szczęśliwy. Oh, you allow me to speak about my guru. Pozwolisz mi powiedzieć, opowiadać o moich mistrzach. You want to hear about him. A czy chciałbyś o nich posłuchać? Fantastic. Fantastyczny. He is the best. On jest najlepszy. He has come to the West. On przyszedł tu, pojawił się w Zachodzie. He has given me Krishna's name. Dał mi imię Krishna. He has given me prasada. Dał mi prasada. He has given me his friendship, his kindness and his guidance. Dał mi swoją przyjaźń, swoje kierownictwo i swoją dobroć. He has given me the feeling that my life has value. Dał mi odczucie, że moje życie ma jakąś wartość. Before knowing my Gurudev, I was convinced my life had no value. And I was convinced this world has no value also. I was a suicidal case. It is embarrassing to admit, but why not say the truth? To jest niewygodne powiedzieć o tym jakoś embarrassujące, ale dlaczego nie przyznać prawdy? So then why didn't I commit suicide? Dlaczego nie popełniłem samobójstwa? Very simple. Bardzo proste. Because I was a coward. Bo byłem tchórzem. I didn't dare to do it. Nie ważyłem się tego uczynić. I didn't know how to do it. Nie wiedziałem jak to zrobić. I would have wanted a painless departure. Ja bym chciał jakieś bezbolesne odejście. So that's why I didn't do it. Dlatego nie zrobiłem tego. So I met my Gurudev, everything changed. Więc wtedy spotkałem mojego mistrza duchowego, wszystko się zmieniło. So therefore he's the owner of my life. It's not an exaggeration. Dlatego jest właściciel mojego życia, to nie jest żadna przesada. He's the rightful owner. Jest prawowitym właścicielem mojego życia. And I'm very joyful that I can share his teachings with others. I dlatego jestem bardzo radosny, kiedy mam okazję, kiedy mam możliwość, żeby po prostu przedstawić, dzielić się jego naukami z innymi. That's the best. To najlepsze. You can share the teachings of the guru so that they will help others. Dzielić po prostu naukami guru tak, żeby mogły one pomóc innym. Because by the influence of Sri Krishna, on jest poprzez wpływ Sri Krishna, he allows us to become his devotee. On zezwala nam zostać stać się jego wielbicielami. He allows us to become his humble servant. Zezwala nam stać się jego pokornymi sługami. Before I knew Krishna consciousness, I also was a servant. Zanim poznałem świadomość Krishna, również byłem sługą. I was a servant of illusion. Byłem sługą iluzji. 100%. 100%. I was serving my senses. Służyłem moim zmysłom. I was serving my political ideals. Służyłem moim politycznym przekonaniom i ideałom. I was serving my hippie philosophy. Służyłem mojej hipisowskiej filozofii. I was serving my ego. Służyłem swojemu ego. I was serving my girlfriends. Służyłem mojej przyjaciółce. I was not serving my mother. Ja nie służyłem mojej mamie. But I wanted her to serve me. Ale chciałem, żeby ona mnie służyła. But servant, I was anyway. No, ale sługą byłem tak czy inaczej. I was never master. Nigdy nie byłem panem. And the government wanted me to serve the government also. A rząd też chciał, żebym jemu służył. But I didn't like that idea. Ale mi się to wcale nie podoba. I did not want to serve the government. Nie chciałem służyć rządowi.
but not because I was such a selfless person. Nie, ale nie dlatego, że byłem taką niesamolubną osobą. I just didn't want to make military service. I thought that was horrible. Myślałem, że to było straszne. So, więc, by Krishna's grace, I could understand that there is something which is worth fighting for. Zrozumiałem, że jest coś, co jest ważnym i wartym, aby o to walczyć. When I say fighting for, kiedy mówię walczyć, o, I'm referring to the enthusiasm to actually struggle for some proposed goal. Mam na myśli po prostu wtedy entuzjazm, ażeby po prostu rzeczywiście walczyć o jakąś ideę, o jakąś propozycję, postawę. Krishna consciousness is the joyful execution of sharing nectar and joy. To świadomość Krishna jest radosnym po prostu wykonywaniem dzielenia się radością i nektarem. It is not an occupational therapy. To nie jest jakaś taka terapia zajęciowa. Because we don't know what else to do. Bo nie wiemy nic innego, co mamy do roboty. First, you have to find out what is your idea. Odnaleźć to, co jest twoim ideałem. What you want to do. Co pragniesz robić? What you want to do with your life. Co chcesz zrobić ze swoim życiem? What you consider valuable. Co uznajesz za bycie wartościowym? Because you can only fight enthusiastically for something which you consider valuable. Ponieważ możesz walczyć po prostu jedynie o coś, co uznajesz ty za warte tego. So by Krishna consciousness we can understand what is compassion. Poprzez świadomość Krishna możemy zrozumieć, czym jest współczucie. And you can understand who's suffering. Możesz zrozumieć, kto cierpi. And then you become enthusiastic to help those who are suffering. I wtedy możesz stać się entuzjastyczny, żeby pragnąć pomóc tym, którzy cierpią. This is the immediate impact. To jest natychmiastowy skutek. You understand? Yes, I have to do something. Rozumiesz tak wtedy? Rozumiesz tak? Muszę coś z tym uczynić, muszę coś zrobić. I want to do something. Pragnę coś uczynić. I have to help people. Muszę pomóc innym ludziom. Helping people. Pomaganie ludziom. You know, people always utilize this terminology. Saving the world. Muszę zrozumieć, że ludzie ciągle nadużywają tej terminologii zbawić świat. It's a kind of a psychological complex. To jest taki kompleks psychologiczny. In the movies from America, usually somebody's trying to save the world. W filmach amerykańskich zazwyczaj ktoś próbuje zbawić świat. The world is in danger and somebody's trying to save it from the big demons. Świat jest w niebezpieczeństwie i ktoś próbuje zbawić ten świat od tych wielkich demonów. And just in the last moment he saves the world. W ostatniej chwili udaje mu się jednak uratować ten świat. And everybody's very excited. I każdy jest bardzo podniesiony. So it's a kind of a psychological complex. Więc to jest taki psychologiczny kompleks. But the underlying principle of this psychological complex is that you are supposed to save the world. Więc takim podłożem tego kompleksu jest to, że ty masz to odczucie po prostu, że twoim obowiązkiem jest zbawić ten świat. Because the message of God does save the world. Dlatego, że misja Boga polega na tym, aby po prostu mówi o tym, aby zbawić świat. It saves you. Ponieważ zbawia ciebie. If you take it serious. Jeśli podejdziesz do tego poważnie. And it can save others if they take it serious. No, a ty możesz po prostu i to może zbawić innych, jeśli oni podejdą do tego w sposób poważny. So we will always think the best thing should be given the most attention. Więc powinniśmy myśleć, że najlepszą rzeczą jest, żeby po prostu dać najwięcej uwagi. Compassion means to understand that people need the message of your guru.
współczucie oznacza, że ludzie potrzebują po prostu przekazu twojego guru. Compassion doesn't mean to give money to a drug addict so that he can buy some more drugs. Współczucie nie oznacza, że masz po prostu dać pieniądze jakiemuś narkomanowi po to, żeby mógł kupić sobie dat narkotyki. That's not compassion. To nie współczucie. That's ignorance. That's ignorance. Ja, to ignorancja. If you want to help others, jeśli chcesz pomóc innym, you should give them the message of God. Powinieneś im przekazać misję Boga. Chant Hare Krishna. I to na Hare Krishna. Become vegetarian. Zostań wegetarianin. And become responsible for every action. I stań się odpowiedzialnym za każde działanie. Every action has a reaction. You will get the reaction if you don't change. Serve God by serving His devotees. Listen to His message through the voice, through the mouth of a devotee. Słuchaj do jego przekazu poprzez głos i usta jego wielbicieli. Then you will be freed from all your sinful reactions of the past, and you can go home back to God. Wtedy będziesz się uwolniony od reakcji swoich przeszłych działań, wtedy będziesz mogła wrócić spokojnie potem do domu, do Boga. Very simple philosophy. Bardzo prosta filozofia. But that's basically what human life is all about. Ale to jest podstawowo głównie to, co, o czym chodzi w tym ludzkim życiu, czym jest ludzkie życie. And what do the people do? A co robią ludzie? If they do not practice Krishna consciousness, jeśli nie będą praktykować świadomości Krishna, then they try to get a higher taste from the lower items. Those who take intoxication, usually they say, oh, I'm trying to become enlightened. Or at least entertained. Everybody is posing some kind of a motivation to help the world or to help others. Każdy w jakiś sposób taką pozę stwarza, że jego motywacją jest pomaganie światu albo innym ludziom. Even the petrol companies today. Nawet te spółki naftowe dzisiaj. So we are preserving the environment. Mówią, że my staramy się po prostu chronić środowisko naturalne. Or things like that. Podobne rzeczy. We are eco-conscious. My jesteśmy ekoświadomi. Ekologicznie świadomi. We are providing the world with energy. Dostarczamy światu energii. So in this way they are also posing like they are servants. W ten sposób właśnie przedstawiają się jako słudzy reszty ludzkości. If you accept the philosophy, jeśli zaakceptujesz tą filozofię, then you will have certainly something wonderful to do for the rest of your life. Z pewnością będziesz miała coś pięknego do roboty przez resztę twojego życia. You know what to do? Wiesz, co masz zrobić? Just have to do it. Po prostu. And the people coming in contact with you, a ludzie, którzy wejdą w kontakt z tobą, they will be benefited. Otrzymają z tego korzyść. If you just give to them what you receive from your guru, already you're fulfilling the best possible function. Jeśli tylko przekażesz im to, co otrzymasz od twojego guru, to już wtedy wypełniłeś po prostu niemal przeznaczenie swojego życia. And then, a wtedy, you will certainly take good advantage of your human form of life. Otrzymasz po prostu takie korzyści płynące z tej ludzkiej formy życia. And if you worship your Ishtadev, jeśli będziesz wierzyć swojego Ishtadeva, seriously, poważnie, you will be very happy. Będziesz bardzo szczęśliwy. And you will be very surprised to find out what his plans are. I wtedy zaczniesz się dziwić, bo nagle odkryjesz, że zaczynasz rozumieć, jakie są jego plany. Once I walked with Srila Prabhupada on a morning walk. Jednego razu szedłem po prostu do tego porannego spaceru ze Srila Prabhupada. And I was complaining to him.
i po prostu skarżyłem mu się. I was saying, Prabhupada, you say the whole world is miserable. But when I preach that in Sweden, nobody can understand. Ty mówiłeś, że cały świat po prostu znajduje się po prostu w takich złych warunkach i potrzebuje współczucia, ale kiedy ja nauczałem w Szwecji, to nikt nie wydaje się być tym zainteresowany. They have everything. Bo mają wszystko. And if they have nothing, the government will give them. No, oni nie potrzebują nic od rządu. They don't have to worry about eating and sleeping. A nie potrzebują się martwić, co będą jeść, gdzie będą spać. So how am I going to tell them that the material world is miserable? Więc w jaki sposób mam ich przekonać o tym, że ten świat materialny jest po prostu złym miejscem? Prabhupada answered, then why is Sweden having the highest suicide rate? Wtedy Prabhupada odpowiedział, to dlaczego Szwecja ma największy procent samobójstw na świecie? And all my arguments were finished. I wtedy moje wszystkie argumenty się skończyły. You better preach. Musisz nauczać. That was the message of Prabhupada. To była po prostu nauka Prabhupada. People need Krishna, go and preach. Ludzie potrzebują Krishny, więc udawaj się i nauczaj. Doesn't matter where. Nieważne gdzie. Poland, Australia. Doesn't matter. Polska, Australia, nie gorąco. Preach the message of love and spiritual enlightenment. Nauczaj miłości duchowego święcenia. Don't be attached to the result, remain humble. Nie bądź przywiązany do rezultatu swojej pracy, bo jestem pokornym. And your Ishtadev will appear. A twój Ishtadev pojawi się przed tobą. We need Ishtadev. Potrzebujemy Ishtadev. Without Ishtadev, you don't know who's the Lord of your life. Bez Ishtadev nie wiesz, kto jest panem twojego serca, twojego życia. And usually Ishtadev means making garlands for him, cooking for him. There's many things, much work connected to Ishtadev. Zazwyczaj Ishtadev oznacza robienie girlandu dla niego, gotowanie do tego. Oznacza masę pracy, masę zajęć. And if you don't believe anything, jeśli nic nie wierzysz, then just spread vegetarianism. Wtedy po prostu tylko rozpowszechniaj wegetarianizm. But do something useful. Ale coś pożytecznego robi, a w każdym razie. Don't live in this world just eating, sleeping and consumerizing. Nie żyj po prostu w świecie, żeby jeść, spać, tylko konsumować wszystko. Śmę Prabhupada ki jai. Vaishnavinda ki jai. Tulsidevi ki jai. So I'm so happy you have come here from Poland. Jestem bardzo szczęśliwy, że przybyliście tutaj z Polski. From Stockholm. Z Stockholmu. I'm very happy to be here with the Nimai Huset team. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy być z tym zespołem znowu z Nimai. And we will have time to talk. Będziemy mieli na pewno czas, żeby porozmawiać. This morning we were waiting for you. Tego wieczoru czekaliśmy na was. And I wish all the best for you to understand what Srila Prabhupada and Sri Krishna wants from you. Życzę wam po prostu najserdeczniej, żebyście zrozumieli, czego Srila Prabhupada i Krishna pragnie od was.